квітучому на місці спокійному, свідки відійшов в бік печалі зітхання, і всяке провіщення не відчинить. Дійсно, в самому кощілі католіцькому są sprawione msze, wspominane są ofiary na Majdanie Kijowskim i są modlitwy w intencji pokoju, pokojowych rozwiązań na Ukrainie. Chciałbym bardzo, aby w tym szczególnym miejscu, jakim jest Kościół Ojca Bazylianów na ulicy Miodowej w Warszawie, skupiający wszystkie serca grekokatolickie w Polsce, aby także i tutaj był widoczny znak naszego polskiego zaangażowania w sprawy Ukrainy, naszego wspólnego zaangażowania w rozwiązywanie także najtrudniejszych, najbardziej bolesnych spraw Ukrainy, naszego zaangażowania na rzecz budowy lepszego losu dla Ukrainy i dla naszych braci ukraińskich poprzez wspieranie dążeń do zbudowania państwa prawnego, państwa w pełni demokratycznego i państwa, które świadomie będzie dążyło do wypełnienia wartości, które tworzą Europę. Chcemy być razem z Wami, integrującym się do nich. Liczymy na to, że tak bolesne ofiary, tyle osób, które zginęły na Kijowskim Majdanie, to jest zasiew, to jest bolesny, krwawy zasiew pod nową Ukrainę, krajem Ukrainy, która znajdzie swoje miejsce przy naszym wsparciu w świecie integrującym się w Europie, w świecie zachodnim. Chciałbym dzisiaj podkreślić również to, że zapalają dzisiaj tu świeczki intencji bolesnych osób, które zginęły na Majdanie. Widzę także łzy w wielu oczach Państwa. A więc zapalają świeczkę i młodość w intencji bardzo bolesnej. Chciałbym wyrazić moje głębokie przekonanie, moją głęboką nadzieję, że już niedługo będziemy mogli także w Kościele Ojców Bazylianów modlić się po polsku, po ukraińsku, modlić się, aby Panu Bogu podziękować za dobry los, który przypadnie Ukrainie. Że będziemy mogli dziękować za to, że Ukraina znajdzie swoją dobrą ścieżkę prowadzącą do lepszej przyszłości. I że będzie to ścieżka także uwzględniająca potrzebę budowania, stałego budowania braterstwa polsko-ukraińskiego. Tego wszystkiego Państwu życzę. Daj Boże jak najlepiej.